No i cóż, chyba powoli czas rozpocząć blok reklama i automatyzacja, a rozpoczniemy go z Adamem Banasikiem z user.com, który wygłosi dla Was prelekcję pod tytułem Jak zautomatyzować swój biznes i nie stracić głowy. Jeżeli chodzi o Adama, to ma ponad 14-letnie doświadczenie w branży, które zdobywał na rodzimych i zagranicznych firmach. Jest popularyzatorem automatyzacji. Nie sądziłam, że po tylu godzinach uda mi się to wypowiedzieć. I będzie Was dzisiaj uczył tego, jak zautomatyzować swój biznes i głowy nie stracić, tak jak wspomniałam. Więc jeżeli próbowaliście wprowadzić automatyzację i Wam nie wyszło, to myślę, że musicie sobie dać ostatnią szansę i dać tę ostatnią szansę także Adamowi. Adamie, podejmujesz się wyzwania? Halo, halo? Tak, jak Halo, halo. najbardziej. Zawsze i No wszędzie. to, no dobrze, jeżeli zawsze i wszędzie, no to w takim razie z przyjemnością oddaję Ci głos. Drodzy Państwo, Adam Banasik, user.com, jak zautomatyzować swój biznes i nie stracić głowy. Panie Adamie, do boju. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jak nie mam prezentacji, widać. No to zaczynajmy. Bardzo mi miło tutaj dzisiaj porozmawiać na temat właśnie automatyzacji, w czym user.com się specjalizuje, jako Customer Data Experience Platform, gdzie zbieramy doświadczenie użytkowników i automatyzujemy procesy. Ja jestem Partnership Managerem w user.com, odpowiedzialny za pion partnerski, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć w bardzo takich praktycznych krokach, przede wszystkim jak wybrać narzędzie odpowiednie dla Twojej firmy i dla Twoich użytkowników, odbiorców. Jak już wybierzemy narzędzie, jak zautomatyzować no, e-commerce, żeby nie mieć tej przysłowiowej migreny, ale również co warto, czego nie powinniśmy nawet próbować automatyzować. Ale najpierw musimy się rozprawić z pewnymi mitami związanymi z wdrożeniem takich narzędzi jak do automatyzacji marketingu. Dlaczego? No bo są pewne uprzedzenia, skróty myślowe, które się wiążą z samym hasłem. I jednym z nich jest, że automatyzacja dotyczy tylko marketingu. Otóż najczęściej tego typu rozwiązania mają nie tylko wspierać tutaj marketing, czyli automatyzować zapis do newslettera, czy ratować porzucone koszyki, ale też mają wiele często funkcjonalności związanych ze sprzedażą, czyli z zapisywaniem transakcji, z predykamentacją sprzedaży, czyli prognozą sprzedaży, ale też bardzo często mają narzędzia jakby do kolejkowania różnego rodzaju, powiedzmy, spraw supportowych, tak, do śledzenia zwrotów, reklamacji, czyli taką typową obsługą postsprzedażową. Więc automatyzacja dotyczy nie tylko marketingu. Kolejną rzeczą, jaka, i to też mówię same firmy, osoby, które chcą wdrożyć w swoim e-commerce jakby narzędzie, mówią o tym, bo to też zebraliśmy doświadczenia tutaj różnych osób, klientów, że najczęściej jest taka, uważamy, że jedna osoba podejmuje tylko decyzję, tak, przy wyborze takiego narzędzia. Bardzo często jednak jest tak, że to dział marketingu wybiera, zarząd zatwierdza, a jeszcze po drodze księgowość, tak, i dział zakupu musi jakby zatwierdzić ten zakup, więc może ten proces się wydłużyć. I też zwłaszcza w takim post-COVID-owym, powiedzmy, okresie dobrze widać też, że kanały komunikacji się zmieniły i o ile wcześniej było łatwiej się nawet wewnątrz własnej firmy, tak, we własnym e-commerce skontaktować ze swoją drużyną czy z innymi ludźmi z innych działów, no to często ten kanał komunikacji jest inny, tak? Był wcześniej Slack, może do tej pory teraz ten kanał komunikacji zostały, bo wiele firm pracuje w trybie hybrydowym albo jeszcze zdalnym. Więc to też ma wpływ na cały proces i warto po prostu zwrócić też na to uwagę i wziąć pod uwagę, wybierając narzędzie, bo są to rzeczy takie około wyboru narzędzia, ale wciąż istotne. Ale zatem, jak wybrać odpowiednie narzędzie? Przede wszystkim musimy zweryfikować, jakie dane posiadamy. Czyli jeśli zbieramy teraz w naszym e-commerce imię, nazwisko, numer telefonu, czy te same dane możemy zbierać w narzędziu, które będziemy rozważać? Czy będziemy mogli w eventach produktowych może wybierać większą ilość danych? Być może będziemy chcieli w tym narzędziu też
jeśli chodzi na przykład o branżę odzieżową, zaznaczać też płeć danego użytkownika po to, żeby odpowiednią kampanię wysyłać z odpowiednią konfekcją do danej grupy osób, tak, do mężczyzn i do kobiet, więc też trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, wybierając takie narzędzie. Ale też, zanim w ogóle zaczniemy, musimy zdefiniować sobie cele. Czyli zanim w ogóle wpiszemy w wyszukiwarkę marketing automation, najlepsze narzędzie, musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć, czyli przede wszystkim takie ogólne cele, czy interesuje nas wzrost konwersji. Chodzi o to, że chcemy jakby więcej zakupów na tej stronie wykrzesać, tak, z tego ruchu, który mamy, czy może mniej porzuconych stron, lojalizacja. I na tej podstawie stworzyć listę funkcji, które dany system powinien posiadać, który idzie pod rozwagę, a najlepiej kilka. I dobrze sobie zrobić taką listę must have oraz nice to have, gdzie sobie zaznaczamy, jakie funkcje są dla mnie kluczowe, tak? Czy e-mail marketing, live chat, chatbot niekoniecznie, czy SMS-y są czymś, co jest bardzo ważne dla mojego biznesu i są potrzebne, a może mam aplikację mobilną i dane narzędzie musi mieć mobilne SDK, żeby połączyć aplikację z aplikacją, aplikację mobilną ze stroną, tak? Więc to wszystko musimy sobie określić. Nice to have też dobrze sobie zaznaczyć, czyli wszystkie te funkcjonalności, które nie są niezbędne, ale mogą być przydatne w dalszej perspektywie. Później ważne, żeby zdefiniować sobie strukturę danych, czyli jakie dane zbieramy, jakie potrzebujemy. Co tu mam na myśli? I jeśli mamy e-commerce odpowiednim, z jakimś bardzo konkretnym produktem, to musimy wiedzieć, jakie rzeczy będą zbierane w nowym narzędziu i czy pozwala na to, tak? Numer SKU, cenę, czy jest możliwość mieć globalną zmienną i tą cenę zmieniać z jednego miejsca dla wszystkich w pewnym momencie, tak? To wszystko musimy sobie określić, ale też musimy przewidzieć czas wdrożenia. Tak, to jest bardzo ważne też z punktu widzenia budżetu. Jest wiele rozwiązań na rynku i najpierw dobrze sobie jakby określić, ile możemy zapłacić za takie narzędzie, zanim w ogóle dowiemy się o kosztach, żeby określić sobie budżet, co też się wiąże z zasobami ludzkimi. Czy my wewnątrz firmy będziemy to narzędzie wdrażać czy obsługiwać, a jeśli nie, no to czy firma oferuje płatne wdrożenie? Jeśli tak, no to czy te wdrożenie jest dodatkowo płatne, czy też jest już w ramach abonamentu, który wykupimy. A tutaj kilka takich wskazówek, na które warto zwrócić uwagę, wybierając narzędzie. Dla każdego tutaj oczywiście, nie każde będą przemawiały do wszystkich, do waszego konkretnego e-commerce'u, natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na język supportu, na materiały edukacyjne na stronie, czy jest otwarte API w tym narzędziu, które bierzemy pod uwagę, żeby ewentualnie przysyłać już teraz, bo tak robimy, czy chcemy tak robić, czy w przyszłości, do innych narzędzi, do CRM-a, czy do jakiegoś innego systemu, na przykład księgowego. Warto to wszystko również wziąć pod uwagę. Także takie kilka prostych wskazówek. Kolejnym krokiem byłoby zrobienie shortlisty narzędzi. Możemy się tutaj posiłkować oczywiście tymi platformami lub portalami społecznościowymi, jakimiś grupami na portalach LinkedIn, Facebook i tutaj sobie dobrze na tej liście wybrać kilka narzędzi, najczęściej tak najoptymalniej od 3 powiedzmy do 5 i napisać brief do tej firmy, do tych firm, czyli najczęściej jest to kartka A4 lub 2 kartki A4 z podstawowymi rzeczami, które potrzebujemy osiągnąć danym narzędziem. I tutaj to jest moment, kiedy musimy pierwszy raz zweryfikować sobie nasze wymagania w stosunku do ceny, jaką mamy zapłacić za dane narzędzie oraz perspektywa rozwoju. Tak? Czy to narzędzie w dalszej perspektywie pozwoli mi robić to, co ewentualnie wraz z moim rozwojem firmy będę chciał osiągnąć. Tak? Czyli jeśli nie mam silnika rekomendacji na ten moment, ale dosyć szybko rozwijam się i będę potrzebował na przykład za pół roku, czy to narzędzie to oferuje. Tutaj z pomocą przyjdą na pewno handlowcy z danych firm, można też założyć sobie konto, czy umówić się na spotkanie i po spotkaniu umówić i założyć sobie konto, przeklikać platformę, tak, zobaczyć jak działa,
zebrać te dane, które potrzebujemy, lub też sprawdzić klientów, którymi się chwalą te narzędzia na stronie i sprawdzić opinię na temat tego narzędzia właśnie tych firm, co dokładnie o nich piszą. I wreszcie, jak już jest czas na decyzję, musimy też zweryfikować to, co sobie założyliśmy, z tym, co uda nam się osiągnąć, tak? I wyważyć to wszystko. Czy to, co było must have, jest dostępne, a może to, co było nice to have, jakby przeważy tą szalę, mimo że na przykład jednej koniecznej funkcjonalności brakuje, więc wybiorę sobie coś nice to have. Czy zespół mój będzie w stanie wdrożyć to narzędzie i później obsługiwać? Dobrze jest też zrobić sobie coś takiego, co się nazywa proof of concept, czyli najczęściej jest to miesiąc czy dwa miesiące próbne, gdzie mamy narzędzie podpięte pod stronę i tak naprawdę sprawdzamy kolejno wszystkie funkcjonalności, które nam narzędzie oferuje i na tej podstawie po tym okresie czasu podejmujemy decyzję. Jak już wybraliśmy sobie narzędzie, to teraz bardzo istotne, jak zautomatyzować e-commerce, no i właśnie nie stracić głowy, tak? I przygotowałem dla Was tutaj 5 takich kroków do skutecznego wdrożenia. Będzie trochę slajdów, będzie dosyć dużo mięsa, także od razu uprzedzam, że będzie dosyć intensywnie, ale też przez to będzie dosyć praktycznie i o to właśnie chodzi. Przede wszystkim nie komplikujmy sobie sprawy, nie nadinterpretujmy procesu technicznego, tak? Bardzo wiele firm zaczyna od takiej prawniczej analizy dokumentacji albo próby wpisania danego narzędzia w bardzo rozbudowaną, wielowarstwową strategię marketingową, tak? Może to skutkować stratą tak naprawdę zasobów pieniężnych i zwyczajnie czasu naszych pracowników, tak? Dobrze jest mieć strategię, fajnie, żeby przejrzeć dokumentację, ale pod kątem jakby praktycznego działania. Sprawdzamy to przede wszystkim na liście, co chcemy osiągnąć, to, co jest dla nas najważniejsze, resztę zostawiamy na później, czyli stawiamy na podstawową implementację i testy, które tych obszarów, które są dla nas najważniejsze, czyli quick installation, skupiamy się na celach, które stosunkowo łatwo osiągnąć, czyli zapis do newslettera, jakiś pop-up z zapisem na przykład do bazy newsletterowej, czy jakikolwiek pop-up informujący o kuponie rabatowym, rzeczy, które prosto, w prosty sposób można osiągnąć i też traktujemy te testy jako furtkę, tak? To jest rekonesans i sprawdzenie w praktyce najważniejszych scenariuszy, niekoniecznie przejrzenie całej encyklopedii, tak? Także podejście typowo takie praktyczne. Drugim krokiem jest określenie celów, zakresu, user stories, danych i elementów treści. Tutaj musimy sobie już na tym etapie określić ogólne KPI, czyli wskaźniki, takie dosyć ogólne, co będziemy badać i co chcemy osiągnąć. Czy to jest wzrost konwersji, czy chcemy więcej zakupów na naszej stronie, mniej porzuconych stron, być może lojalizacja. I tutaj do każdego z tych podpunktów przygotowałem taki no prosty przykład, tak? Oczywiście w tym przykładzie, pierwszym, gdzie ratujemy porzuconą stronę zakupową, możemy to zrobić na dwojaki sposób. Dla anonimowego ruchu będziemy ratować ich właśnie tym pop-upem tutaj, o którym za chwilę wspomnę, a dla tych, którzy już są klientem i mamy adres e-mail, bo dokonali wcześniej zakupu, no to oni będą już naszymi subskrybentami, więc wyślemy maila. No ale tutaj w tym przypadku mamy cel, ratowanie porzuconej strony zakupowej. Nasz zakres określi nam, jak to chcemy zrobić, dzięki jakim narzędziom. W tym przypadku będziemy musieli wdrożyć pop-up typu exit intent, czyli w momencie, kiedy ktoś próbuje opuścić stronę, wyświetla mu się pop-up, hej, już odchodzisz, zostaw adres e-mailowy, zostaniemy w kontakcie. I tu nam też z pomocą przychodzą user stories. Tutaj sobie określamy sytuację, gdzie i w jaki sposób platforma pomaga w interakcji użytkownika ze stroną bądź aplikacją, żeby osiągnąć zamierzony cel. I tutaj naszą taką story, user story, jest użytkownik, który opuszcza stronę, otrzymuje kupon w pop-upie, tak, w zamian za adres mailowy. I kolejnym krokiem jest określenie sobie danych, które potrzebujemy,
żeby ten cel osiągnąć. Tutaj potrzebujemy na pewno atrybut użytkownika, czyli musimy poprosić o jego e-mail i musi nam go przesłać, ale też eventy są potrzebne i w tym przypadku będzie to exit intent, tak? Czyli musimy przesłać taki event do narzędzia, który nam powie, ktoś chce opuścić stronę, wyświetl tej osobie pop-up. I oprócz tego musimy sobie określić też elementy treści. I elementy treści, czyli treść maila, kreację HTML, pop-upa, kupon ramatowy, tak, komunikujący się z naszym e-commerce. To są wszystkie te elementy treści, content, który potrzebujemy, żeby dany cel osiągnąć. W tym przypadku jest to zasób, element treści jako zasób, czyli kupon rabatowy wysłany drogą mailową, żeby ratować tą transakcję. Możemy tutaj się posiłkować różnego rodzaju kanwami. Tutaj mam przykład takiej kanwy, który jest na naszej stronie internetowej, który można sobie ściągnąć wraz z e-bookiem. I jak należy do tego podejść? Po lewej stronie możemy sobie określić cel. W trzecim tutaj punkcie na przykład mamy zwiększenie wartości sprzedaży. Żeby to zrobić, chcemy na przykład ratować porzucone koszyki, tak? Czy w ramach reaktywacji uśpionych klientów w punkcie czwartym wysyłamy kampanię mailingową ze specjalną ofertą. Tutaj mamy przykład też kolejnej kanwy, którą można ściągnąć ze strony i sobie ją wykorzystać. User story, opis całej sytuacji, troszkę bardziej rozszerzone niż ja to przedstawiłem. I mamy tutaj potrzebne dane, które będziemy przesyłać, tak? Czyli atrybut e-mail, ktoś odsubskrybował się z kampanii newsletterowej i jakie potrzebujemy do tego elementy treści. Także zachęcam sobie do wykorzystywania też takich kanw, bo to naprawdę ułatwia sprawę. Taka wizualizacja często dużo, dużo daje. I podsumowując drugi punkt, tutaj najważniejsze jest, żeby mieć plan jako prosty roadmap, tak? Prosta ścieżka, atomizujmy działania, róbmy tylko to, co jest najważniejsze, nie próbujmy wdrażać zbyt wiele w tym samym czasie, wszystko krok po kroku i więcej nie znaczy zawsze lepiej. Microsoft Excel, każdy zna to narzędzie, możliwości są ogromne, no ale jakbyśmy zanim w ogóle zaczniemy korzystać z Excela, chcieli przejść przez wszystkie jego możliwości, to pewnie byśmy rzucili to mniej więcej w połowie drogi albo jeszcze szybciej. Dlatego prostota i sprawdzamy tylko to, co najbardziej nas interesuje. Kolejnym krokiem to już jest techniczna implementacja. Tutaj już mamy określone cele, zakresy, nasze user stories, dane oraz elementy treści już są określone. Mamy partykularne elementy zdefiniowane, rozpisane scenariusze, więc teraz po prostu do dzieła. Co musimy sobie określić? Czy będziemy wysyłać dane po frontendzie, tak? Na przykład za pomocą takiego narzędzia Google Tag Manager, czy może po backendzie, czyli po API, w jakim formacie będziemy bazę użytkowników wgrywać, w jaki sposób do tego narzędzia. Musimy też się upewnić, jak już wdrażamy to narzędzie po raz pierwszy, że zostało dobrze zaimplementowane, tak? Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Jeśli jest aplikacja mobilna, to rzeczywiście, że zostało tam zaimplementowane na wszystkich domenach czy też podstronach naszego e-commerce'u. Czy wszystkie dane zostały prawidłowo też dodane do naszego narzędzia, bo to będzie miało wpływ bezpośrednio już na działanie narzędzia i na wyniki, dlatego szalenie to jest istotne. Natomiast tutaj w Hit the Core of e-commerce dotykam obszarów, które są szalenie ważne i na które na pewno w dużej mierze trzeba zwrócić uwagę przy implementacji, czyli eventy produktowe, przesyłanie danych związanych z transakcjami, dobrze zdefiniowane, dobrze opisane, poprawnie wprowadzone. Też śledźmy użytkowników zalogowanych, zarejestrowanych, bo dadzą nam informacje o swoich aktywnościach, będziemy mogli na ich podstawie również po prostu wprowadzać nowe rzeczy w życie. Jeśli mamy jakąś kategorię produktową, widzimy, że dużo zalogowanych użytkowników przegląda ją, ale nie przekłada się to na sprzedaż, wyślijmy im maila z zapytaniem, dlaczego nie zakupili, tak? Czy może da nam to jakiś insight, co warto zmienić. Poza tym zachowanie naszych zalogowanych użytkowników lojalnych też dużo nam na pewno więcej też da w kwestii przychodu niż na początku śledzenie tylko anonimowych. Format feedu produktowego, kolejna rzecz,
żeby była odpowiednia cena, grafika, wszystkie parametry, które przesyłamy, związane z produktem, żeby były dobrze określone, bez błędów, żeby też odpowiednie narzędzie mogło je jakby przetrawić, tak, mówiąc kolokwialnie. I bardzo ważne jest mierzenie pewnych aspektów, tak, w e-commerce'ach, czyli click-through rate, open rate, kto czyta moje maile, ile z tych osób, które oddało coś do koszyka, zakupiło, dlaczego tak mało, kto przyszedł z danej kampanii, kto z danej kampanii jest najbardziej aktywny, którzy użytkownicy z której kampanii konwertują najbardziej, którzy najmniej, które segmenty są najbardziej popularne. To wszystko da nam tak naprawdę podstawy pod analizę i pod jakby poprawienie całego naszego procesu. Warto też zaznajomić się podczas tego procesu z narzędziami, które mamy w firmie, które ewentualnie chcemy połączyć z innymi, z tym narzędziem do automatyzacji marketingu. I tutaj fajnie sobie jakby rozpisać, czy będziemy łączyć te dane po API, czy może jakimś tutaj narzędziem integrującym typu Make, czy Zapier. Bardzo często są to programy księgowe, czy CRM-y, które trzeba połączyć tym narzędziem do automatyzacji marketingu. Sprawdźmy, czy rzeczywiście będzie nam takie narzędzie potrzebne. Podsumowując techniczną implementację, tutaj ważna jest egzekucja planu step by step, czyli spójnie, metodycznie wszystko sobie wprowadzić i zweryfikować, czy wszystko działa i jesteśmy w stanie osiągnąć to, co chcemy. To też jest moment prawdy i tak naprawdę zobaczymy, czy te cele da się osiągnąć tym narzędziem. Krok czwarty, ścieżki automatyzacji i testowanie pomysłów. Wiele firm przed wdrożeniem narzędzia zaczyna od tworzenia i ustalania ścieżek automatyzacji, zanim w ogóle rozważają konkretne cele. Czyli takie tworzenie automatyzacji dla tworzenia automatyzacji. Najpierw trzeba określić, co chcemy osiągnąć tą automatyzacją, a dopiero później jakby ją ustalić. Tak, bo inaczej to tak, jakbyśmy kupili auto, ale nie wiedzieli, gdzie dokładnie chcemy jechać i w zasadzie fajnie mamy auto, ale jeździmy dookoła osiedla i tak naprawdę no, niewiele z tego wynika. Więc najpierw określmy, co chcemy osiągnąć, a później debugujmy. Czyli bardzo często w tych narzędziach mamy taką opcję typu pogląd lub preview. Po jej włączeniu możemy uruchomić dane automatyzacje na stronie, odwiedzić stronę w trybie incognito i znaleźć sobie jakiekolwiek błędy lub poprawić działanie automatyzacji, które sobie stworzyliśmy, tak? Czyli potraktujmy to jako jazdę próbną, gdzie możemy sobie no, tym autem nie wokół osiedla, ale jechać w konkretnym celu, ale też pamiętajmy, że każda automatyzacja, zanim ją stworzymy, niech ma konkretny cel. I ostatni krok, analiza i optymalizacja. Tutaj musimy ustalić sobie wskaźniki skuteczności dla poszczególnych procesów, nie te wcześniejsze, gdzie ogólnie KPI-e sobie bardzo ogólne określamy, tylko tutaj już bardzo konkretne, tak? Czyli jeśli miałem porzucone koszyki na poziomie 25%, to tym narzędziem konkretnym lub tym procesem chcę zniwelować porzucone koszyki do 10%, tak? I w tym celu też warto wprowadzać, przeprowadzać różnego rodzaju testy AB dla poszczególnych kanałów, czy to jest e-mail, SMS, pop-up, chatbot, tak? Jeśli potrzebujemy inny atrybut eventowy, na przykład URL strony, bo to jest URL strony, gdzie mamy jakąś konkretną kampanię i dzięki temu możemy więcej informacji uzyskać na użytkowniku, tak, na jego profilu i więcej nam to da, no to oczywiście dodajmy taki atrybut. To jest też szalenie istotne, żeby takie rzeczy ewentualnie w ramach analizy i optymalizacji dodawać. Optymalizacja to trwały i w zasadzie też zawsze trwający proces, więc jak już to, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy, przynajmniej w jakimś tam satysfakcjonującym stopniu, można rozważyć optymalizację procesów na inne obszary, tak, na sprzedaż, support, customer success w naszym e-commerce i ciągłe ulepszanie to jest klucz tak naprawdę do zmiany i każdy progres wiąże się z tym, że musimy od czasu do czasu wziąć, zjechać na pit stop, zobaczyć, co tam się u nas dzieje, tak, tak naprawdę w tym narzędziu i zweryfikować i ewentualnie wprowadzać jakieś zmiany. Także 5 prostych kroków, jak należy tego typu narzędzie wdrożyć.
Natomiast jak już mamy wdrożone narzędzie, mamy wszystkie rzeczy przeanalizowane, przetestowane, zoptymalizowane, to warto sobie tutaj też odpowiedzieć na pytanie, co warto, czego nie warto próbować automatyzować. Tutaj jest wspomniał o takiej mapie MarTech, czyli tak zwany Marketing Technology Landscape, która jest przygotowana co roku i aktualizowana przez Scotta Brinkera. To jest taka udana próba sklasyfikowania narzędzi różnego rodzaju na rynku w odpowiednie grupy i na tej podstawie funkcji czy kategorii, do której należą. Polecam Scott Brinker, mapa MarTech. I wielu tutaj w ogóle marketerów i przedsiębiorców tak ma taką tendencję do próby zautomatyzowania wszystkiego w tym samym czasie, podczas gdy tak naprawdę warto sprawdzić i zastanowić się, czy to się da zautomatyzować i czy warto. A co warto automatyzować? Rzeczy powtarzalne, czyli rzeczy, które wiemy, że za każdym razem będą wyglądały dokładnie tak samo. Takie, które pożerają nam, mówiąc kolokwialnie, dużo czasu, dużo zasobów czasowych i chcemy skrócić ten czas dzięki właśnie automatyzacji i o jasno określonej procedurze wykonania. I obszary, o których tutaj chciałbym wspomnieć, to cztery w zasadzie obszary, jeśli chodzi o e-commerce. Generowanie leadów, tak? Warto automatyzować tutaj kupony rabatowe za zapis do newslettera. Sam newsletter też tutaj jest świetnym narzędziem zbierania szans sprzedażowych, wysyłania potencjalnych ofert naszym klientom, ale również blog, tak? Możemy, bardzo często takie narzędzia mają możliwość tworzenia landing page'y, które mogą wyglądać złożąco podobnie jak nasza strona. Można podpiąć tą stronę jako blog na naszą stronę i wtedy zbierać również, generować leady, tak? Zbierać adresy mailowe i wysyłać ofertę naszą. Drugim takim obszarem to utrzymywanie relacji. Często takie narzędzia oferują program lojalnościowy, który jakby lojalizuje, dając punkty za każdy zakup czy status i w ramach tych zdobytych punktów i statusów nasi użytkownicy mogą wymieniać na konkretne rzeczy, rabaty, jakieś inne gratyfikacje, ale też rabaty na specjalne okazje. Pamiętamy o dacie pierwszego zakupu czy o urodzinach naszych użytkowników, też jest szalenie istotne, lub wishlista, tak? Mamy kartę życzeń i klient od czasu do czasu coś zagląda, warto przypominać o tym, co ma na liście życzeń i ewentualnie rekomendować inne produkty w ramach tutaj upsellu czy cross-sellingu. Reaktywacja klientów, tak? Różnego rodzaju kampanie winback, ktoś nie był na stronie przez ostatnie 30, 60 czy 90 dni, warto też tutaj wysyłać rekomendacje produktowe z podobnymi rzeczami, które wcześniej zakupił, żeby przypomnieć mu i żeby zachęcić go do powrotu. No i ratowanie porzuconych koszyków, tak, taki e-commerce'owy klasyk, powiedziałbym, bardzo ważne, tak jak tutaj przeszliśmy przez ten przykład. Jeśli już mamy maila, mail zostawiłeś coś w koszyku, zapraszamy po ten produkt, lub exit intent pop-up, jeśli nie mamy maila, a chcemy tutaj doprowadzić do końca tej transakcji, ale też rekomendacje produktowe z często odwiedzanymi produktami. Dużo przeglądnień strony, mało transakcji, rekomendujmy inne produkty, żeby zachęcić tą osobę do zakupu. Czego nie automatyzować? Już tutaj króciutko, bo czas mi się kończy. Przede wszystkim tak, kontaktu osobistego. W niektórych widełkach kwotowych i modelach biznesowych to się sprawdza, więc jeśli są to produkty o niższej wartości, powtarzalne, jak najbardziej można ten kontakt osobisty zrobić, tak? Wysłać maila, który wygląda jak osobisty, a tak naprawdę jest automatyczny. Cześć, tu Adam, jestem asystentem sprzedaży, widzę, że chciałeś zakupić ten produkt, ale coś nie wyszło. To fajnie działa wtedy przy na przykład e-commerce z bardzo drogimi alkoholami, na przykład z whisky. Jeśli ktoś zostawi w koszyku whisky na przykład za 8 tysięcy złotych, tutaj kontakt osobisty no, raczej jest wskazany, nie automatyzujmy. Wszelkie zgłoszenia dużej kompleksowości również raczej unikajmy. Jeśli chodzi o zwroty, reklamacje, pewnie pierwszy kontakt zautomatyzujmy, załóżmy ticket, tak, support sobie z tym będzie chciał poradzić, ale zawsze, jeśli są to zgłoszenia bardzo rozległe lub dotyczące bardzo konkretnych, bardzo poważnych, powiedzmy, tematów czy spraw,
Lepiej niech to będzie infolinia, adres mailowy, niż to automatyzować. To samo się tyczy całego procesu sprzedaży, pomijając człowieka. W e-commerce'ach też to jest szalenie istotne. Zawsze w tym procesie sprzedaży, mimo że w e-commerce'ach jest bardzo zautomatyzowany, bo w zasadzie klient wybiera, dodaje do koszyka, płaci i tutaj wszystko się odbywa automatycznie, są momenty zarówno przedsprzedażowe, podczas transakcji i po, gdzie ten czynnik ludzki jest potrzebny, nie rezygnujmy z tego. I ostatnia rzecz, czego nie automatyzować, i to też nie jest żart, bo niektóre firmy próbują automatyzować wszystko na siłę, odradzamy zupełnie. Tutaj nie mam, to jest w ogóle temat na zupełnie inną prezentację, bo tego jest naprawdę bardzo dużo i mógłbym o tym długo mówić, dlaczego nie wszystko na siłę, ale zazwyczaj jak próbujemy wszystko na siłę automatyzować, wychodzi zupełnie na odwrót. Natomiast już kończąc, mam tutaj też taką specjalną ofertę dla Was. Mam tutaj kod promocyjny, 20% zniżki na zakup biletów. Na zakup biletów na nasz, że tak powiem, program szkolenia, który się odbędzie 21 czerwca, Marketing Automation w e-commerce. On został stworzony na podstawie zdiagnozowanych przez nas potrzeb e-commerce w Polsce, potwierdzonych insightami naszych klientów, także śmiało tutaj zapraszam, żeby wejść sobie w ten link. Aby zgadnąć kod rabatowy, zapraszam też, żeby tutaj napisać do sabiny@user.com. Jeśli macie jakieś pytania, mój adres mailowy to adam@user.com, łatwo zapamiętać. Także dziękuję bardzo za uwagę i życzę wszystkiego dobrego i dobrych, miłych, udanych automatyzacji. Prawdziwy bohater, który nie nosi peleryny, Adam Banasik, który uratował kilka automatyzacji od porzucenia. Bardzo ci... O nie, straciłam Adama na zawsze, naprawdę. Nawet ci nie podziękuję. Dajcie mi podziękować Adamowi. Czy się już wylogował do piątku? Już się wylogował do piątku. Adam, kocham cię! Nie zapomnę o tobie nigdy, chociaż... O, jesteś... Jestem trochę za szybko, przepraszam. Dobra, wcale nie za szybko, wszystko grało. Rozumiem, że nie masz ochoty na small talki, więc życzę ci miłego piątku i dziękujemy za fantastyczną prezentację. Dziękuję, jak najbardziej dzięki. Miłego piątku i weekendu.